I was doing just fine before I met you. I drank too much and that's an issue. Hejka, z tej strony Turbusli i dzisiaj przyszedł czas na kolejny odcinek, ponieważ zaczęły się wakacje, więc pomyślałam, że umilę wam ten czas. Tak. I pokażę moje prace. Więc mało rysowałam. No, bardzo mało rysowałam, ale najwięcej rysowałam właśnie w tym malutkim szkicowniku. Tutaj mamy Nagisę z Karlandu. Ona jest przerysowana. Sama jej nie narysowałam. Kolejną pracą jest jakaś dziewczyna. Naprawdę mi się nie podoba, jest brzydka. Brzydka mi wyszła. Kolejnym rysunkiem jest DJ Pony Free. No to w sumie mi się podobało. Podoba. Po sumie miałam artbloka i nic nie mogłam narysować. Ale w sumie myślę, że nie wyszła. Ten znaczek jest, szczerze mówiąc, łapą wstrząść. Zły. A reszta jest w miarę dobra. Kolejnym rysunkiem jest Sheena z... Napiszę wam tutaj nazwę. Sakasuri? Nie potrafię tego powiedzieć. Też jest przerysowana. Strasznie mi się... No coś mi jest nie tak. Ona jest taka malutka. Taka malutka jest i dlatego taka się dziwacza wydaje. No ale... No trudno. Kolejną pracą jest... Surprise? Tak? Jest to ta przekolorowana Pinkie Pie ze szczegółkami. To ogólnie chyba powinno być tak. O tak, tak to powinno być, ale nieważne. O, w ogóle ogon jest w złym kierunku. A, już nieważne. To była nuda na lekcji i tak wyszło. Już chyba ostatnią, tak. Pracą jest taka oto. Misako. Szczerze mówiąc, to mi się w sumie nawet nie podoba. Bo coś mi jest nie tak, ogólnie tak grzywy, te kolorowanie grzywy jest beznadziejne. W ogóle, o Jezu, ona jest taka obrzydliwa, ta Misako, no. Co zrobisz? Nic nie zrobisz! Czemu ty nie ma piastrość? W ogóle tutaj miałam strasznego bloka i dosłownie nic nie mogłam narysować. Widzicie tutaj nawet, jakieś takie szkice są. Anime czy coś. Dobra. W dużym szkicowniku zaczynamy. O, w ogóle Mabel z Gravity Falls, nieważne. Tutaj jakiś art block, tutaj coś. O, skończyliśmy tutaj na tej myszce z Transformers, więc idziemy dalej. Kolejnym artem jest to rysunek. O, no super. No to nieważne. Na początku mamy tutaj myszkę z Transformers. Była w Speedpancie. A tutaj mamy... ona się nazywa Candy Apple z rodziny Apple. Wystąpiła w serialu i naprawdę mi się ten kucyk podoba. Idziemy dalej. Tutaj mamy taką dziewczynę. Jest to tak jakby przedstawienie mnie w stroju, znaczy w koszuli i spódniczce zespołu BTS. Idziemy dalej. Kolejną pracą jest to jakiś mój nowy ocek. Zaraz wam pokażę, ale najpierw to. Jest to Mizuki. Tak? Mizuki, to jest jej imię. Została wymyślona na poczekaniu, na potrzeby kuzynki, ale postanowiłam narysować ją jeszcze raz, bo już jej narysowałam. Ale postanowiłam narysować ją jeszcze raz i właśnie wygląda tak, pokolorowana dzięki mnie, no przeze mnie i ma w ogóle znaczek taką myszkę Miki. Goni motyk. A tym artem jest Misako przebrana za Wilsona z Hello Neighbor. Jak widzicie, ma tutaj jego spodnie, ma te jego trampeczki, ma te rękawice ogrodnika, ma również tą łopatę, którą zakupował nas Wilson.
Hello Neighbor to jest gra. Tak od razu mówię, bo nie sądzę, żeby ktoś nie wiedział. Ale no, ma ten jego wąsik i tak dalej. Idziemy dalej. Już chyba... Nie. Jest jeszcze jeden. Dobra. Więc już widzicie, co to jest, ale ja wam to przybliżę. Zanim wam to pokażę, to powiem tylko jedno, że to jest ostrzeżenie, że jeżeli rysujesz coś takiego, to już przesadzasz z anime. Więc... Dobra. Jest to... Są to postacie z anime. Yaoi. Ja wam dam tutaj nazwę, bo jej nie wypowiem. Ale naprawdę, o, polecam anime, no, komuś, kogo to interesuje. No, w ogóle wam tutaj dam zdjęcia, jak oni wyglądają w anime. Ja ich właśnie narysowałam jako kucyki. Bardzo mi się podoba ten styl, nie wiem dlaczego, ale jakoś tak jest inny. To wszystko z moich rysunków na teraz, ale dałam wam ładne tło, żebyście mieli na co patrzeć. Ale byłam na Ponemicie wrocławskim i powiem wam szczerze, że nic nie kupiłam, ale mam plakietkę. Plakietka moim zdaniem jest to najlepsze, co może zostać z Ponemita. Tak, bardzo mi się to podoba. Niestety nie byłam na całym, ponieważ pociąg mnie i moją przyjaciółkę gonił, ale... No, ale wzięłam udział w konkursie, niestety mnie nie wzięli pod uwagę, ale wam tutaj pokażę pracę, jak ona wyglądała. Więc to tak naprawdę wszystko, co mam dzisiaj wam do pokazania. Dziękuję, no i cześć! These ones don't talk.